I jeszcze mamy jeden projekt uchwały w trybie jednego czytania. Przypominam o tym, że minął termin zgłaszania autopoprawek i tutaj akurat autopoprawka w tym druku będzie miała miejsce. Natomiast termin zgłaszania poprawek do czasu zakończenia dyskusji do prowadzącego obrady. Uchwała dotyczy nazwy ulicy. Projekt Klubu Przyjazny Kraków, druk numer 1531, tryb jednego czytania. Referuje ponownie pan Adam Migdał, tym razem jako przewodniczący Klubu Przyjazny Kraków. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy do tego druku 1531 została złożona również autopoprawka prostująca pewną tutaj pomyłkę oczywistą w sprawie nazwy alei. To jest po prostu aleja, to jest taki ciąg pieszo spacerowy, właściwie niejezdny i dlatego to jest aleja. I jeszcze jedna jest tutaj w autopoprawce takie sprostowanie, że według PESEL jest w całości napisane Aleja Adolfa Chyły. Chodzi o to, aby po prostu imię było wyrażone bardzo w sposób wyraźny, żeby nie mylić tego z inną osobą współczesną, która się pojawia o imieniu innym, Tadeusz Chyła, żeby tego nie mylić. Adolf Chyła jest tutaj znaną osobą, zwłaszcza w środowisku duchowieństwa, gdzie z wizerunku, jaki przedstawiła święta siostra Faustyna, został namalowany obraz Jezusa Miłosiernego. Tutaj w nazwie, w uzasadnieniu jest przytoczone nazwa obrazu sakralnego Jezu, ufam Tobie. Oczywiście jest to nazwa jak gdyby robocza. Jest to obraz wizerunku Jezusa Miłosiernego. Na tym obrazie jest taki napis Jezu, ufam Tobie. Natomiast to jest tylko, tak mówię, nazwa robocza. Chodzi o to, że mieszkańcy Łagiewnickiego Towarzystwa zwrócili się z tym problemem o nadanie swojemu mieszkańcowi, dlatego że Adolf Chyła był mieszkańcem Łagiewnik i żeby upamiętnić tą postać związaną właściwie bardzo z Łagiewnikami, czyli z tym miłosierdziem, poprzez namalowanie według słów świętej siostry Faustyny wizerunku Jezusa Miłosiernego, aby został w jakiś sposób tutaj połączona ta postać z Łagiewnikami. No i to jest właściwie wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć, dlatego bardzo proszę o przegłosowanie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu Adamowi Migdałowi za przybliżenie nam całej sprawy wraz z autopoprawką. W tej kwestii dzisiaj zajęła pozytywną opinię Komisja Kultury, jednogłośnie popierając tą uchwałę. Czy są stanowiska innych komisji? Jednomyślnie. Ponadto pytam, czy są stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Jeżeli nie, to otwieram dyskusję. A pierwszy zgłosił się pan radny i pan przewodniczący Bogusław Kośmider. Znaczy, szanowni Państwo, tak jak mówiłem przy wprowadzeniu, historia tej ulicy jest trochę bardziej skomplikowana, ale to ona pokazuje, że zawsze możemy dojść do porozumienia. Przypominam, jak dyskutowaliśmy w sprawie nazwania ulic przy dojściu do centrum Jana Pawła II i na wniosek właściciela ulic nazwaliśmy tę ulicę Totus Tuus i brata Alberta. Wtedy też lokalne środowisko właśnie łagiewnickie chciało, żeby którąś z tych ulic nazwać imieniem Adolfa Chyły przez samo H. Uznaliśmy, że musimy uszanować zdanie właścicieli i tych, którzy budują to centrum Jana Pawła. Przypominam, że to było zaraz przed uroczystościami otwarcia. Natomiast obiecaliśmy, że tą sprawę, że znajdziemy na to jakieś rozwiązanie i rzeczywiście po kilku spotkaniach udało się po pierwsze, i tu dziękuję Wydziałowi Geodezji, znaleźć ulicę, aleję w tym wypadku, którą można nazwać. Po drugie, w tej sprawie siostry wyraziły swoje pozytywne stanowisko, co też jest jakby dowodem, że można tutaj się dogadać. Po trzecie, Rada Dzielnicy, która była inicjatorem nazwania tego jakiejś ulicy tym imieniem. W ten sposób po paru miesiącach mamy rozwiązanie, które satysfakcjonuje i właścicieli terenów, na którym jest zbudowane Centrum Jana Pawła II, bo tam udało się zrobić to, czego oczekiwali, i środowisko dzielnicy 9 i w ogóle środowisko Łagiewnik, które było zainteresowane w jakiś sposób upublicznieniem tej osoby, i Radę Dzielnicy. No i myślę, że w dniu dzisiejszym, jeżeli uda nam się to przegłosować, no to będzie kolejny dowód na to, że zgoda buduje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Bardzo proszę, kto z państwa chciałby jeszcze w tym punkcie zabrać głos w procedowanej uchwały? Proszę bardzo, pani dyrektor jeszcze chciała coś dodać, tak? Ja tylko chciałam dodać, że pan prezydent pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały, że też wyraża zgodę na to. Dziękuję. Nie mam tego druku, ale to jest w tym momencie już jasne. Jest również pozytywna opinia prawna, żeby już wszystkich informacji udzielić. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej dyskusji? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 statutu, punkt 6 statutu miasta Krakowa oznacza to zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I w ten sposób zakończyliśmy procedowanie, proszę państwa, druków jednocześnie.